Cześć, witajcie! Ja nazywam się KKZ i dzisiaj sprawdzimy, czy moje oczy pracują dobrze. Mianowicie zrobimy sobie test na spostrzegawczość. Wy również możecie robić ten test po prostu oglądając ten film, więc bez zbędnej gadaniny zaczynamy. Pierwsze pytanie jest bardzo proste, a przynajmniej wydaje się proste. Ile widzisz twarzy? No to tak, widzimy... Będę wam myszką pokazywał, bo nie ma sensu tego robić palcem, wy i tak nie będziecie widzieć tego palca. Więc tak, tu mamy jedną, tu mamy dwie, tu mamy trzecią, tu mamy czwartą, więc mamy tu cztery twarze, tu mamy piątą twarz. Tu o ile to jest człowiek, to jest twarz szósta, siódma, ósma, dziewiąta, jedenasta. I tu ciekawe, czy tu jest oko do twarzy, powiedzmy, że to jest twarz dwunasta. To jest nos, jeżeli to jest na 13. No 11 plus 11. Gdzie? No to może to nie jest twarz. Tyle liczenia na nic! Tyle liczenia na nic! A ile osób znajduje się tu? Czemu mi to tak... ile osób? Raz, dwa... Tu jest pies, to nie? Trzy... Ale osób? No tak, a ciekawe, czy wielka głowa to jest... aha, no dobra, powiedzmy, że policzymy to, bo pewnie o to tu chodzi. Zresztą nie wiem. Nie robiłem tego test! No to co, 6 zaznaczamy? Czy znajdziemy jeszcze raz? Raz, dwa, trzy, tu 4, 5, 6, a i tu 7, okej. Okay. No! Kiedyś byłem dobry w tych złudzeniach optycznych. A, tu już widzę, tu, tak, jest twarz, to już znam, to jest stary dosyć. Na tej stronie było tego pełno. Ile tu jest wilków? Tu już mamy podpowiedź, że 5. Ja widzę jednego, drugiego, trzeciego, nie wiem, czy to widzicie. Jeden, tu taki drugi, tu trzeci. No to, ale to jest taka dziwna odpowiedź, bo tu jest 5, a tu jest też 5, to trochę nie udało się, chyba. O ile tu w ogóle jest 5, czy może jest takie sformułowanie, pytanie, czy wy widzicie tu? Aha, to jest... Raz, dwa, trzy... O, tu jest 4. I 5 znajdę, tu wygląda mi jakiś krokodyl niż wilk, aniżeli wilk. Może tu taka twarz, taki bardziej husky niż wilk. Ale powiedzmy, że jest 5. No i dobrze, jest 5. Co tu widzisz? Nikogo, rozmyty obraz, lekarza, papieża, wróżkę, ducha, coś innego. Ten to będzie, to chyba papież Jan Paweł II. Dobrze. Czy przeczytanie tego tekstu sprawiło ci kłopot? I ja wam wyjaśnię, jeżeli ktoś nie widzi, o co chodzi w tym tekście. Zresztą, jeżeli ktoś umie to przeczytać, to wie. Chodzi o to, że wyraz może... No, przepraszam, że się kamera trzęsie. Wyraz może być napisany z kompletnie pomieszanymi literami, ale ważne jest, żeby pierwsza i ostatnia litera była na tym samym miejscu. Czyli przeczytając to bez takiego jakiegoś... bez rozszyfrowywania tego, to byłoby tak. Wszystko jasne. Badania na pewnym angielskim uniwersytecie wykazały, że nie ma znaczenia, w jakiej kolejności napiszemy litery wewnątrz wyrazu, byle tylko pierwsza i ostatnia litera były w swoich miejscach. Reszta może być dowolnie pozamieniana, a mimo to będziemy w stanie przeczytać tekst bez większego problemu. Dzieje się tak dlatego, że nie czytamy każdej litery oddzielnie, ale wyrazy jako całość. A początek, czyli pierwsze zdanie w takiej, jakbym chciał to rozszyfrować, byłoby... Bdanaja na pwelnm anelgiksim unerifstyecie? Nie, no ja za pierwszym razem przeczytałem to nic trudnego. Czy widzisz tu jakąś twarz? No widzę tu jakąś twarz, jest taka patrząca, taki amfas bardziej. No, bez problemu. No ja, ale jak ktoś się musiał wysilić, żeby coś zobaczyć, no to i tak widzi. To takie trochę dziwne pytanie, dziwna odpowiedź na to pytanie. A tu! Udało ci się odnaleźć lisa? Panie lis, gdzie pan jest? Tu jest jakieś krzaczory... Tak, nie, no to wiadomo. No jak to znaczy, tak to będzie, ale gdzie jest ten lis? Gdzie jest lis? Coś to martwe takie tu? Ja nie wiem, tutaj w sumie wszędzie mogę głowę zobaczyć lisa, jak będę chciał, ale... Czy takiego lisa wyraźnego, panie, może w tej kartce gdzieś jest? Może to jest lis w ogóle? Tylko się odwrócił ogonem. Już nie sądzę. To by było chyba za łatwe. Może to jest lis, może to się przebrał. Tu jakieś tam kobrę przypomina. Chyba to znaczy nie. No jest wiem tak, ale no gdzie jest ten lis? No nie powiedzą mi, no.
Dobra, nieważne. Gdzie lądować, gdzie lądować? Skoczek ma za zadanie wylądować w kwadracie pokazanym w powiększeniu na rysunku góry. Spróbujcie odszukać ten kwadrat na tle. O Jezu, no dobra. To jest takie coś, w sensie, że takie U, nie? No, nie, nie wiem, gdzie to jest. Gdzie to jest? A, mamy chyba! Tak, mamy! Tu! To jest C7. Znalazłem. C7. Tu! C7. Ktoś to znalazł prędzej, to pewnie nie jest żaden wyczyn, sorry. Jakie to zwierzę? To jest ten. Mi to lamy przypomina, ale to może być żyrafa. W sumie to może być żyrafa, to może być lama, to taka głowa bez tułowia, no powiedzmy, że to jest żyrafa, no ale... Jak mogą być trzy... To zrobili zdjęcie jednemu zwierzęciu, chyba że to coś z tyłu to też jest jako zwierzę. I mówią, że to są trzy zwierzęta, tak? Gdzie... Nie jest to niemożliwe, żeby... no jak to się nazywa? No żeby... Jedno zwierzę było trzema naraz. No przepraszam bardzo, no nie. Dało ci się znaleźć tygrysa. Sama wygląda jak tygrys tak z daleka, nie? Aha, bo to chyba o to chodzi. Tu, a to jest tygrys, czy co to? No tak, udało mi się znaleźć. Teraz czas jeszcze bardziej rozruszać nasze umysły. Proszę teraz o jeszcze większe skupienie i uwagę. Proszę odpowiadać na pytania dopiero po swoim własnym rozumowaniu. Proszę nie zmieniać odpowiedzi tylko dlatego, że nie wpadliśmy na poprawną. Co? I proszę nie zmieniać odpowiedzi tylko dlatego, że nie wpadliśmy na poprawną. Pue, sorry, zepluję. No, aha. To jakieś podchwytliwe było, ale nie wiem dokładnie, o co w tym chodzi. Nie wiem! Niemowa chce kupić szczoteczkę do zębów. Wchodzi do sklepu, wyszczerza zęby i wykonuje ruchy imitujące mycie zębów. Sprzedawcy udaje się go zrozumieć, sprzedaje mu szczoteczkę. Następnie do sklepu wchodzi ślepiec, który chciałby kupić okulary słoneczne. Jak powinien to wyrazić, żeby sprzedawca go zrozumiał? Powinien powiedzieć, proszę okulary słoneczne. No to... Ja wiem, o co tu chodziło, żeby nas zamotać, żebyśmy myśleli, że ślepiec też nie umie mówić. No, rozumiem, ale to akurat jakoś nie wyszło i mnie oszukać. Gdzie się szybciej miele mąkę? W młynie elektrycznym czy wiatraku? Mąki się nie mieli, no nie mieli się. No, znowu to. Takie właśnie podchwytliwe. A to nie jest już na spostrzegawczość, to jest chyba na logikę, nie? Czy nie? Nie wiem. Idziesz spać o 8, a wstajesz o 9. Ile śpisz godzin? Nie jedną. A nie macie mnie. Nie. Ta kazeta nie da się tak oszukać. Może na tego lisa, ale... Wyobraź sobie, że jesteś... to znam, kurczę, ja się tym interesowałem, to znam. To na mnie to nie działa. Wyobraź sobie, że jesteś pilotem samolotu. W Warszawie wsiadło 17 osób. W Krakowie 23. Wysiadło 13. W Poznaniu doszło jeszcze 9. Ile lat ma pilot? Wiecie? Tyle co my, bo my jesteśmy pilotem. Tyle co ty. No, ale to miałoby sens, jakby nie było tej odpowiedzi, bo tak to można jeszcze spojrzeć. Aha, tu nie, to nie tyle, to pewnie będzie to. No, ale dobra. Jesteś rolnikiem. W którym miesiącu będziesz kosił siano? Siana się nie kosi. Znowu nim nie wyszło. Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz do arki? Mojżesz nie miał arki. Może zacznijmy od tego! Przez las idzie mały i duży człowiek, a mały człowiek jest synem dużego, a duży nie jest ojcem małego. Jak to jest? No, aha, no duży jest matką. That have sense. Statek ma 150 łokci długości. Ile łokci ma kapitan? 2. Jesteś geniuszem! Jeszcze obrazek z tapeciarni. Mało kto potrafi tak inteligentnie i racjonalnie myśleć jak ty, ale z lisem mi się nie udało. Gdzie jest lis? Powinni dać tego lisa. Zdecydowanie życie nie sprawi ci problemu, bo z każdego umiesz się bystro wywiązać. Potrafisz znaleźć najbardziej trafne wyjście z każdej sytuacji. Gratulacje. Dziękuję, po prostu dziękuję, ale gdzie jest lis? Mała reklama, jeżeli jeszcze nie zadałeś mi pytania pod filmikiem zapowiadającym Q&A, czyli pod moim pierwszym vlogiem, odwiedź ten film, zadaj pytanie. Ja na nie postaram się odpowiedzieć w następnym Q&A. Nie przerywam już swojego własnego filmu!
Poprzedni test zrobiliśmy dobrze. Zrobiliśmy go nawet bardzo dobrze. Następny quiz nie wiem, czy będzie krótszy, czy dłuższy, ale jest to znowu test na spostrzegawczość. Więc robimy. To jest tym razem taki w sensie dopasuj obrazek, coś takiego, że mamy wycięty kawałek z obrazka większego i mamy dopasować. No więc co? Jedziemy z koksem. Dobra, mamy pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie jest proste. Myszki nie podłączyłem. Którego elementu brakuje? No to chyba widać, nie? Bym się zdziwił, jakby był którykolwiek inny. Którego elementu brakuje? Tu będzie trudniej, chociażby. Będzie trudniej. Tego chyba. Dobrze mamy, dobrze. Z tym trzeba się aż tak zastanawiać. Dobrze, którego elementu brakuje? Znowu mamy to samo pytanie przez cały test, chyba. Nie patrzyłem dalej, ja tylko patrzyłem w sumie do tego pytania z kwiatami, albo nawet nie. Żeby zobaczyć po prostu, czy to, ten test mnie interesuje. Którego elementu brakuje? Aha, no okej, rozumiem, czaję bazę. Tego. Co ja chciałem pokazać? Turbody moment. Dobra. Którego elementu brakuje? Znowu. Tego albo... Nie, no tego chyba. Dobrze. Którego elementu brakuje? Bo Jezu, to już trudniej trochę. Powinien mieć taki zielony to chyba tego. No. I to się nazywa quiz. Taki, którym każdy odpowiedź mam dobrze, ale za chwilę dobra pasta może się skończyć? Jednak nie. Którego elementu brakuje? Panie Świnty, no tego nie. Tego chyba nie. Tego. Zdałeś! 7 na 7, to był bardzo krótki test, więc zrobimy sobie za chwilę jeszcze jeden. Brawo, jesteś bardzo spostrzegawczy, nie przepuścisz żadnego szczegółu. No... Pamiętacie Lisa? Co widzisz na pierwszy rzut oka? Na pierwszy rzut oka widzę, no ale co tutaj jest? No każdy może widzieć co innego, nie? Nic nie widzę, tak, nic nie widzę, tak, no ślepy by nic nie widział, no. Ale. Dobra. Dwie czarne twarze patrzące na siebie. A co ja mam tu widzieć? No to? O, aha, to później... Aha, myślałem, że to jest poprawna odpowiedź, tak jak wtedy. Co widzę na pierwszy rzut oka? Kieliszek chyba. Aha, bo tu... Dobra. Nie, ale Martini? Nie, ja tutaj w sumie nie widzę Martini w tym kieliszku. Aniżeli... No coś innego, nie. No coś innego, szklanka Martini... No to powiedzmy... Aha, szklankę, to jest kieliszek. O ile... Nie, moment. Moment! Wpisałem szklanka Martini, tu mamy szklankę Martini, ale szklanka dla mnie to jest szklanka. Nie wiem, może się jak nazywa, się nie znam, ale... Dla mnie to jest kieliszek, więc... co my zaznaczymy tak naprawdę? Zaznaczymy coś innego. No ale to chyba o to chodzi, dobra, szklanka Martini. Ten mężczyzna... Patrzy na mnie, patrzy w prawo, sam nie wiem. Na mnie chyba chodzi... Nie, zara, gdzie? Aha, bo no tak, ale to jest takie, niby jest profilem, ale niby oko ma takie, no patrzy na mnie, dobra, to jest dziwny człowiek z dziwnymi oczami i dziwnie patrzy, nie wiem, na wszystko. Co widzisz na pierwszy rzut oka? Widzę jakiegoś nietoperza, wampira, kurczę, w tym samym momencie zobaczyłem oba zwierzęta. Nie, ja zobaczyłem kota chyba, natomiast jak popatrzę na ten pysk szczura, to razem widzę takiego wampira albo jakiegoś nietoperza. Więc mniej więcej w tym samym momencie oba, ale nie wiem w sumie. Nie, ale gdzie? To jest źle, to jest złe pytanie, ale ona jest, jaka ona była? Kurczę, czarno-niebieska chyba? Już nie pamiętam, bo było to rozwiązanie, ale nie pamiętam. Aha, nie, książkę zobaczyłem, naprawdę. Nie, że teraz coś, nie, stronę książki. Bo tu wiem, można dekolt, można stronę książki, coś innego. To mi w sumie, nie, no może być taki ptak jakiś, ale to byłoby, to już byłoby na siłę. Co widzisz na pierwszy rzut oka? Aha, no starych ludzi zobaczyłem, ale... Ja nie wiem, tak jak wam mówiłem, ja widziałem te iluzje, to powiedzmy, można to nazwać, no dobra, złudzenia optyczne, na tej stronie, co wam mówiłem. I ja po prostu, ja już nawet jak nie widzę czegoś, to ja wiem, co tam jest, więc, no nie wiem, dobra, ale zaznaczymy, że widzę dwoje starszych ludzi, no złoty puchar, a tego to nie zauważyłem, tu jakaś kobieta się chowa. Dobra, nieważne. Co widzisz na pierwszy rzut oka? Tygrysa zobaczyłem, tu siedzi kobieta, właściwie trzy kobiety siedzą. Ale zobaczyłem na pierwszy tygrysa. Chociaż to mi wyjdzie pewnie, że czegoś nie widzę, że jestem ślepy. Aha, i tu widzę na pierwszy rzut oka... Jezu, no to właśnie to jest to, nie? To tak nieadekwatnie.
No tu jest starsza kobieta, jakby ktoś nie widział, w takim czymś na głowie, albo jak tak, no oczywiście, wy tak nie zobaczycie tego. Można tu zobaczyć ta buzia, te usta tej starszej kobiety, to jest taka, takie coś tutaj, jakiś taki naszyjnik i to wtedy, to ten nos to jakby ta część, taka jakby żuchwa. I tu jest młoda kobieta, tu są jakieś liście. No ale powiedzmy, że widzę starą kobietę. Jesteś niesamowicie spostrzegawczy. Jesteś typem osoby, która potrafi odgadnąć uczucia innych po prostu na nich patrząc. No powiedzmy. I bardzo szybko dostrzegasz najdrobniejsze szczegóły. Czy dostrzegłem lisa? A dzięki twoim zdolnościom obserwacji idealnie sprawdziłbyś się w karierze edytora w czasopiśmie lub prawnika? Co? Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jeżeli mnie nie subskrybujecie, możecie mnie zasubskrybować, do niczego nie namawiam. Możecie także mi dać łapkę w górę. Ja tymczasem wam bardzo dziękuję, do zobaczenia i trzymajcie się i cześć. A jak zobaczycie tego lisa, to powiedzcie, że ja go jeszcze dopadnę.